Chciałem cię SMS-a zobaczyć. Oho. No ale opłonki to masz galante. No trochę, no normalne, typowe są, no. Cześć, witaj. Andrzej. Większy ruch jak w Warszawie. No to jest tragedia. Maszaka, to jest no, tak zakręcone, że przeklęte miasto, naprawdę. Dziś to jest niedziela, jak poprzedni no, no. dzień to... To zobacz, jak to wygląda. To weź swoje rękawice, żeby nie spadły. Albo i przepaść. Tam go czułem. To malutki jest, jak się do tego podchodzi, to jest malutkie, no. Ale pozycja, powiem ci, jest zupełnie przyzwoita. Tak, ta pozycja to jest najlepsze jedno z nim. No, no. Tym? Nie, nie, żeby go odpalić. No. No, ale tego to słychać.
Strasznie leciutko się chodzi gaz. Nie no, fajny kurczę. Jadę pod to. Gdzie ty masz? Nie no, jeździ kurczę. Tylko że głupio! Strasznie głupio! Od przodu jeszcze, wiesz, założyłem 16. Za dużo. Bo oryginalnie... Thank you.
dobra, tu się możemy gdzieś. No też przy okazji, ale nie jest tak źle. Masz jeszcze chwilę, żebym sobie zrobił fotkę? No, jak najbardziej. Nie wiem dlaczego on tak się wlógł w tym czołgie. No bo takim czołgiem to ciężko chyba szybciej.
Ten wskaźnik paliwa się dobrze pokazuje. Jak jest tu na tej kresce przed końcem, to jadę zatankować. Za każdym razem tak robię i no. 25 zł, 25 zł i 10,46, 8 zł, to jest znowu jest na tej kresce. Ale masz wskaźnik, a w tym czemu nie zrobili, nie mam pojęcia. No ale co, rezerwę to czujesz, gaśnie. No gaśnie, ale to jest zakranik. No mówię, wyprzedzasz samochód i ci zaczyna gasnąć, prawda? Tak, no to jest głupie. To tak. Ja po prostu chciałem tak zaglądać. No tak, no. No teraz mam, no wiadomo. Ale to mi właśnie wkurzało, że nie było tego paliwa, no. Dobra, to prowadź się do Grodziska. Nie, to będę jak bliżej tędy, wiesz? Przez Pruszków? Przez Pruszków, dokładnie. No. No dobra, kiedy filmika dzisiaj wrzucasz, czy za parę dni? Nie wiem, czy wrzucę w ogóle. Za bardzo z tego wyszło. Nie bardzo chcę mi się w to bawić, powiem ci szczerze. No czasami coś się fajnego trafi, to wrzucę, ale tak, to niespecjalnie. Także zobaczymy. Bardzo za spotkanie. Również. Miło było, fajnie. Także na wiosnę gdzieś się może wybierzemy. Gdzieś może dalej trochę. To... A jak jedziesz do tej właśnie w trasę, to 80 minimalnie, nie? To minimalnie, dokładnie. Mniej to nie ma szans. Nie ma sensu. No, no. O, takim można pojechać. Tak, ale to po mieście z nim pojeździć. Nie pojeździć, dokładnie. No. Ja tym to po fajki skoczę, gdzieś tam skoczę, to na porywki to nie jest. Tak dokładnie. Nie, bo w trasę to jest jednak ciut za wolne choroba, no. No. Może by tą dychę więcej poszedł chociaż, tak normalnie. Jak do 80, bo wyżej 80 to mi już się jeździ strasznie źle. A to dopiero po 80 to czuję, że jadę, no. Żebym mógł kierownicę puścić, to wiesz ile ja się naustawiałem tej szyby, minimalnie była nie tak i już... I ściąga, no tak może być, dokładnie. A mnie zauważyłeś, zaczyna wibrować. Jak jadę tak koło 60 i puszczę, to zaczyna mi trzepotać. A to jest wina opony. Bo sprawdzałem, to wszystko w zawieszeniu jest bez zarzutu, nie ma problemu. Ale to jest wina opony niestety. No, no, no. Dobra, to się na wiosnę dzwonimy. No, 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 no. Dobra, trzymaj się.